Przy placu katedralnym, w pobliżu bazyliki katedralnej, wznoszą się trzy budynki z XVI wieku. Jest to tak zwany zaułek diecezjalny. Najstarszym budynkiem w Tarnowie jest dom mikołajowski, nieotynkowany, zbudowany w 1524 roku. Wraz z sąsiednimi kamieniczkami stanowi siedzibę najstarszego w Polsce Muzeum Diecezjalnego. Muzeum powołano 10 października 1888 roku. Obejrzymy dwie sale w budynku nazywanym Akademidą. Tu była pierwsza tarnowska szkoła, filia Uniwersytetu Krakowskiego. W tych salach znajdują się zabytki sztuki cechowej, gotycka rzeźba i malarstwo z terenów Małopolski. Zbiory poddawane są sukcesywnie konserwacji. Piecie z Woli Mędrzechowskiej przywrócono średniowieczne kolory wykonane farbą wyprodukowaną na podstawie badań składu resztek oryginalnej farby. Pieta była bowiem wielokrotnie przemalowywana. Malarstwo to głównie pozostałości po ołtarzach i tryptykach, które szczęśliwie uniknęły zniszczenia. Obraz Chrystus w studni ze Zbylitowskiej góry z około 1430-40 roku. Madonna z Ujanowic, przełom XV i XVI wieku. Obraz Opłakiwanie Chrystusa z Czarnego Potoku z około 1450 roku. Skrzydła tryptyku z Ptaszkowej z 1430-40 roku zestawiono ze środkową częścią tryptyku ze Szczawnicy z roku 1470. Środkowa część tryptyku ze Szczawnicy przedstawia Matkę Bożą w otoczeniu czterech świętych dziewic. Cztery sceny maryjne to Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli i Zaśnięcie Matki Bożej. Gdy zamkniemy skrzydła tryptyku, zobaczymy najstarsze w Polsce sceny męki pańskiej. W tłach ośmiu kwater namalowano architekturę średniowiecznego Krakowa. Widzimy tu wjazd do Jerozolimy, ostatnią wieczerzę, scenę zdrady i pojmania, Chrystusa przed Annaszem, Ecce Homo, dźwiganie krzyża oraz odarcie z szat. Krzydło tryptyku z Nowego Sącza przedstawiające męczeństwo świętego Wojciecha z pierwszej połowy XV wieku. Obok najstarszy zabytek muzeum głowa świętego Jana Chrzciciela na misie z Łącka datowana na drugą połowę XIII wieku. Cztery skrzydła ołtarzowe poliptyku z Kasiny Wielkiej zaliczane są do cennych zabytków sztuki gotyckiej. Zachowały się w dobrym stanie, choć pochodzą z połowy XV wieku. Adoracja Dzieciątka na tryptyku z lipnicy murowanej z trzeciej ćwierci XV wieku. Tryptyk z Kamionki Małej z połowy XV wieku z figurą Madonny z Dzieciątkiem z około roku 1400 oraz ciekawe tabernakulum z Muszyny z pierwszej połowy XV wieku. Obraz Opłakiwanie Chrystusa z kościoła parafialnego w Chomranicach z połowy XV wieku. Na 22 warstwach kredy artysta namalował tło z motywem winnej latorośli. Na tym obrazie zwracają uwagę dwie ciekawostki. Pierwsza to odwrócona postać autora obrazu, który nie chciał pokazać swojej twarzy wśród postaci świętych. Jego ręka obejmuje ciało Chrystusa. Druga ciekawostka to postać młodego łotra na krzyżu, który się szarpie i chce się uwolnić. Ma dwie prawe ręce zakończone pazurami.
Muzeum posiada kilka rzeźb przedstawiających Matkę Boską Bolesną. To pieta z tymbarku, datowana na pierwszą połowę XV wieku. W sali znajdują się figury ołtarzowe rzeźbione w drewnie i polichromowane oraz osłocone. Ostatnia w rzędzie, Madonna z Ujanowic, trzyma w ręku gruszkę, symbol kobiety brzemiennej. Mocno już zniszczona rzeźba z Madonny z Dzieciątkiem ze wsi Mała z 1460 roku wymaga konserwacji. Rzeźby i malarstwo reprezentują szkołę krakowsko-sądecką. Obraz Matki Boskiej z Podola z drugiej połowy XV wieku w typie tzw. Matki Boskiej Piekarskiej. Madonna apokaliptyczna z Cerekwi z roku około 1460. Trzy ciekawe relikwiarze w postaci popiersi z trzeciej ćwierci XIV wieku. Jeden ze Skrzeszowa, dwa z Binarowej. Przechodzimy do drugiej sali Akademioli, w której mieści się dalsza kolekcja sztuki średniowiecznej. Znajdują się tu nastawy ołtarzowe, rzeźby i obrazy. Po środku znajduje się realistyczna rzeźba Jezusa Frasobliwego z Wierzchosławic z okresu późnego gotyku. Na ścianie Jezus umieszczany w tzw. grupach ukrzyżowania, zazwyczaj na belce tęczowej. Uwagę zwiedzających przyciąga rzeźbiony tryptyk z Zasowa z 1470 roku, przedstawiający Mękę Pańską. Tryptyk zachował się w całości z wyjątkiem Chrystusa Ukrzyżowanego w części środkowej, którego zastąpił Chrystus z Wójtowej. W całości zachował się tryptyk świętego Leonarda z Lipnicy Murowanej z początku XVI wieku, w predelni Chrystus Boleściwy w towarzystwie Matki Bożej Bolesnej i świętego Jana Apostoła oraz czterech świętych. W zwieńczeniu święty Michał Archanioł w scenie ważenia duszy ludzkiej. Dwie z kwater skrzydeł ukazują życie świętego Leonarda. Tryptyk opłakiwanie Chrystusa ze Starego Sącza. Środkową część 1470 roku połączono ze skrzydłami datowanymi na rok 1500. Tryptyk Koronacja Marii z Wójtowej z 1525 roku jest dziełem anonimowego mistrza. Jego pracownia wykonywała nastawy ołtarzowe i dekoracje malarskie w kościołach. Tryptyk z Gosprzydowej świadczy o rozpowszechnionym pod koniec średniowiecza kulcie świętej Anny. Kolejny tryptyk, który zachował się w całości, to ołtarz świętego Mikołaja z Lipnicy Murowanej z pierwszej połowy XVI wieku. To już jest okres schyłku średniowiecza i cechy gotyku przeplatają się z cechami renesansu. Tryptyk z początków XVI wieku z kościoła parafialnego w Kamionce Małej, w środku Madonna na półksiężycu z Czchowa, druga połowa wieku XV. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny z Wojakowej, koniec XVI wieku. Korpus Jezusa Ukrzyżowanego z Czchowa z końca XIV wieku. Kolejna pieta z Witkowic. Jest to kopia oryginału z XIV wieku. Obejrzeliśmy tylko część z bogatej kolekcji muzeum. Jest jeszcze scholasteria z ludowymi obrazami malowanymi na szkle, dom mikołajowski z salą ornatów oraz dom mansjonariuszy z kolekcjonerskim salonem mieszczańskim.